Hej, hej, z tej strony Mati, zdaję was w kolejnym odcinku z Anno 2205 i mam bardzo duży plan, bardzo dużą inwestycję na ten odcinek, który mam nadzieję coraz bardziej przybliży nas do końcowego sukcesu. It's good to see you. A więc, jeśli pamiętacie, Luka Wołodin i tak dalej, on jest chyba korporacją numer właśnie 3 teraz. I ma bardzo ciekawą wyspę w tym miejscu za bagatela 3 miliony 910 tysięcy kredytów. Brakuje mi 9 tysięcy inwestorów, a więc co za tym idzie? Przejmujemy ten sektor. Czyli Zatokę Dzikiej Wody. Mamy 230 tysięcy dochodu, więc odzyskujemy pieniądze w tempie, jakim widzicie zresztą. I wchodzimy do Zatoki Dzikiej Wody. Mamy piękną cutscenkę, na której teoretycznie jeszcze nic nie ma, ale za chwilę pojawi się tu ogromna ilość wszystkiego. A najgorsze jest to, że przejmując jego sektor, nad którym on weź się przymknij na chwilę. Powiedzmy tak, sektor, na którym się powinien przynajmniej rozwijać, tak? A tu nic. Tylko trochę mi smutno, bo tam taki drugi był. Trenchcoat, my name. Dobra. Jest taka kwestia, że. Kurczę, jaka to muzyczka leci normalnie. Dobra, budujemy się tutaj. Podpłyniemy sobie tym swoim pierdzikiem. Tutaj na przykład. Rozpoczniemy budowę sobie właśnie w tym miejscu. I teraz mnie zastanawia, czy ja będę miał globalny system surowców, czy to będzie system surowców tutaj, bo jeśli tutaj, to będzie trochę głupio i trochę źle. No niestety tutaj. Ojejku, jejku, będę musiał sobie to wszystko rozbudować. Jest pytanie, czy zrobić sobie to off-camera, czy nie? Myślę, że nie. Myślę, że zaczniemy sobie z tym, co mamy, bo czemu nie? Zrobimy najbardziej standardowe, co się tylko da. A ja tu sobie wszystko muszę samemu robić. I tu jest ten problem. To poczekajcie, ja sobie zrobię tak, bo jeśli sprawa ta wygląda tak, że jakby nie patrzeć, to wszystko jest moje. I pytanie, czy ja sobie stąd mogę przesyłać na przykład energię. Bo to by miało sens. Więc na przykład jakbym sobie zrobił nowy szlak przesyłowy energii stąd, tutaj. No niestety nie mogę tego zrobić z racji, czy jakby od nowa musimy cały sobie sektor machnąć. No cóż, myślę, że tego się nie spodziewałem, szczerze mówiąc. Tylko 5... Proszę bardzo, jak ja mam cokolwiek tu zacząć, skoro tak właściwie nie mam nic? Poczekajcie, tu sobie nie zrobię mostu, bo przecież po co? Myślę, że tutaj na przykład sobie machniemy, zrobimy o to tak. Kurczę, ja się zastanawiam, co ja mogę biedny tu zrobić. Someone call for some workers. No dobrze, cieszę się, że migrują do tego sektora. Jest mi to nawet dosyć na rękę. Musimy sobie epif ustawić fabrykę tego dziadostwa. Co daje nam tutaj 10 na plusie. Teraz musimy sobie... Under provision of specific consumer goods detected. Przepraszam bardzo, czym ja mam to budować, co? Tak szczerze mówiąc.
Chyba, żeby zrobić tak, że stąd sobie tu, dotąd. O, no i to już jestem zadowolony z tego. Tu na przykład im dam 40. 30. Congratulations. Do tego dodam im ryż, którego sam nie mam za dużo, ale trudno. Jak wiecie, no wszystko jest potrzebne, tak? Tutaj, tu na przykład damy im 10 na dobry początek. I myślę, że wszyscy sobie powinni teraz nagle poradzić. I mam taką nadzieję, bo... Bo wiecie, no... Wiecie, jak to wygląda. Teraz potrzebujemy fabrykę biopolimerów, której nadal nie mogę sobie postawić. Z racji, iż tutaj nasi... Czy wiem, 30 pracowników? Nie, no to spoko. Dobra. Nie wiem, co robię jakimiś klawiszami, ale... Do wybranej prania to jest ten cykl dobowy. Kurczę, rozwijanie nowej wyspy, tak. Niby tak średnio, prawda? Oczywiście tego nie przemyślałem, że to się tak skończy. A brakuje nam tylko 10 tysięcy inwestorów. Ale no to myślę, że całkiem szybko nam się to machnie. Przynajmniej mam taką nadzieję. Potrzebujemy 5 konstruktobotów, prawda? Oni... No już od razu, no to zaraz, ja sobie to wyślę przecież. No bez przesady, że to będę... Tu mamy 10. To im wyślemy 5 na przykład, albo 6. O. Transfer route registered. No dobra, więc jak na razie powinno nam wystarczyć to, co mamy. Ile tych konstruktorbotów potrzebujemy do tego? 5. Na minutę to jest, tak? No więc trochę sobie co 10 sekund powinniśmy dostawać konstruktobota. Coordinates confirmed. Powiem wam, że to będzie chyba najnudniejszy znowu start ponownie, sobie postawię nasz stateczek, to przynajmniej będzie tak słodko, ładnie i przyjemnie. A to wszystko dla tej siedziby korporacji. Tylko czekam, aż to będzie takiej wielkości i nigdzie mi nie wpasuje. I tu będzie ból. Secret military information. To jest... Look who's here. You wouldn't be looking for... Niepotrzebne mi są te kredyty. Szkoda, że naprawdę nie mogą się przenieść z jakimiś budynkami, chociaż z czymś takim. To by na pewno wiele tutaj pomogło. It's a good day. Dobra, biopolimery nam się już tutaj ostro budują, więc spoko. No, także tak ta wyspa sobie wygląda. No i teraz prawdopodobnie nie wiem, czy coś tu robić sobie, czy zastopować, przewinąć dopiero do miejsca, w którym coś już osiągniemy. W tym miejscu. No i powiem wam, że... Bo tak od początku to wszystko jechać tak się nie chce troszeczkę, prawda? Więc no... Tylko teraz pytanie... Co zrobić? Jak zrobić?
I czy ma to sens? Chyba ma to sens, bo tak w sumie będzie dosyć powolny rozwój. Jak zresztą widać, że to... Pamiętam, jak pierwszą wyspę się robiło od nowa, nie ogarniając połowę rzeczy. Całkiem przyjemny powrót do korzeni tak naprawdę tej serii. Jak to wyglądało na samym początku? No tylko, że na samym początku nie mieliśmy na nic pieniędzy, tak, a teraz mamy 230 tysięcy dochodu na minutę, no więc to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ale zobaczcie, to jest 500 000 przychodu od samych pracowników, od inwestorów najprawdopodobniej. No i tak to na ten moment sobie musi wyglądać, a więc... prawdopodobnie sobie... zrobimy to tak, że ja sobie teraz przerwę nagranie, a po przerwie zobaczymy się, jak już trochę się ta nasza mieścina cudowna rozwinie i myślę, że będzie ok, także no cóż. No dobra, więc powróciliśmy i tak oto wygląda nasza wyspa po rozwoju. No, rozwinęło się, nie powiem. No wiadomo, no przecież nie będę tego rozbudowywał wszystkiego na odcinku, bo to za sobą ciągnęło w każdym następnym regionie różne rozbudowy na Arktyce i na Księżycu. No i tak jak widzicie, jakieś tam podstawowe kopalnie, żeby zaspokoić potrzeby tutaj kierowników, operatorów i tak dalej. No i co, brakuje nam jeszcze 9 tysięcy inwestorów, a to już wszystko czeka na nasz rozwój. Teraz pytanie, czy jeśli ja sobie to teraz rozbuduję, to czy się zdążę machnąć? Jeśli nie, to postawię im stadion. Nie postawię tego stadionu. Gdzie ja mogę im tu postawić ten stadion? Na przykład... Tu brzmi sensownie, prawda? Także może sobie przeniesiemy tą uprawę słonecznika gdzieś. Na przykład tutaj. A tu nam pozostanie postawić stadion, którego też nie postawimy, bo są te całe inne rzeczy. Dobra. To przeniesione tutaj. Soczki możemy... Soczki niech sobie pozostaną tu, gdzie były. Chyba. Chyba, że mi się to jednak nadal nie zmieści. Właśnie. Chyba, że zrobimy taki myk. Momencik. Jeszcze tak na szybkiego, soczkownie po prostu sobie przestawimy na drugą stronę ulicy. Dobra. Więc jest dobrze, więc zapraszam tu stadion nam postawić. Stadion sobie opitolimy jakimiś drzewkami tutaj. Niech sobie będzie ładnie, tu damy ulicę. Więc tam spoko, niech będzie tak jak jest. No i co? To awansujemy to całe... całe wszystko na inwestorów, prawda? Więc czy to by była ta wielkopomna chwila? Zobaczmy, ilu nam przybędzie inwestorów. No wiadomo, że im wszystkiego będzie brakować, ale tam spokojnie. Jak już osiągniemy te 150, to nawet się tym nie będę jakoś zbytnio zajmował. No, chyba, że jest przygotowane miejsce pod te wszystkie inwestorskie projekty typu diamenty, replikatory i tak dalej, no
for specific commodities. Na razie sobie ich przybywa i przybywa. Czy może sobie tutaj trzaśniemy? Nie, no to raczej nam sfinalizuje to całe nasze działanie. Tak mi się przynajmniej zdaje, bo to tak niby się czają, niby nie. Tak czy siak, no możemy im tu trzasnąć jakąś tą produkcję diamentów. Czy tam coś tam, niech sobie będzie. O, bo to tam wiadomo. Standardowo drzewka. I tak jak myślałem, no mamy 1400. Brakuje nam inwestorów, więc no cóż, będą musieli sobie przeżyć jakoś bez kompensatorów ciążenia, bo mi się nie chce tego sprowadzać z księżyca jak na razie, więc no cóż, zapraszam tutaj. Czego oni nie mają? Ale i tak muszę metale ziem rzadkich sprowadzić. No dobra. Ile oni tego mają? 10. To jakieś 5 sobie tutaj damy. Transfer route. Chyba jeszcze no mieć te kompensatory rzeczywiście. No, 0. Nie, bo tam są na 0. Dobra. To na razie sobie przeżyją jakoś bez tego. No, trudno się mówi. Musimy sobie trzasnąć jeszcze jakąś energię, bo jak na razie też nie chce mi się z księżyca tego sprowadzać. Znaczy tak prędzej czy później będzie trzeba, ale to sobie tu tak prawdopodobnie nie będzie już potrzeba, ale no będzie trzeba, ale nie będzie takiej potrzeby, no tak typowe. No ale jak już zakończymy tutaj te nasze działania, no to wiadomo. Nie chcę, to znaczy nadal nie wiem o co chodzi z tą flotą w sektorze, ale niech sobie będzie jak jest. Teraz potrzebujemy takie to cudo i nie mamy super stopów. No trudno, więc sobie musimy chwilę poczekać. Dobra. To jest. Mamy 6, a to zużywa... Don't tell me you're back and down. Zaraz, bo oni nie, to nie są do tego, mikrochipy są, wszystko jest. To zużywało... Już tak szybko? No dobra, no to w sumie sieci, zobaczcie jakie... Nie, to malutkie jest. No dobra, to tą wyspę już sobie zostawiamy. Zostawiamy na to, wygląda. Więc zapraszam na naszą główną wyspę. Główną, pierwszą, kochaną i w ogóle. Trochę dostali kopa. W sumie spoko, bo nie trzeba było się bawić tam. A no tak, bo ja im przysłałem z kosmosu chyba te... Coś tam było, no nieważne. No więc to będzie chyba ta wielkopomna chwila postawienia siedziby korporacji. Gdzie to ma wejście? Chyba tutaj. Chyba, że sobie zrobimy taki myk, że na przykład. Warning. Unfulfilled demand for specific consumer products. O, myślę, że tak to będzie ok. I teraz, no to co? Nie mamy energii. Dobra, ja się już przygotowuję na nie wiadomo co, a tu nie ma energii po prostu, czyli musimy sobie przesłać na przykład, nie ten przycisk, na przykład 5500. Renewing parameters. No okej, dobra. Wszystko co jest potrzebne mamy. No i co? Zakończymy prawdopodobnie z tym kliknięciem to nasze całe cudo. A true architectural marvel. No longer can there be doubt. The big five are history. Now we have to speak of the big six. But I've known you long enough to say that this isn't the end of the road for you.
I'm sure you already have plans to surpass yourself even more. No, a tu są moduły. A dobra. To zaraz, chwila, bo to są dobre rzeczy. Tylko teraz pytanie... Oni mieli zaspokoić potrzeby, czy jak to się tam brało się? Chwila, moment. A, rada na pożegnanie, czyli to już jest takie... No dobra, zobaczymy jak to nam wygląda, czyli musimy trochę tutaj nasze pomysły, jeśli chodzi o ustawienie naszej siedziby korporacji, zniwelować. Zobaczmy jak to wygląda. Jeśli tą postawimy sobie tutaj. Dobra. I teraz jakie mamy tutaj moduły? Jest to moduł limit zaopatrzenia. Ale zaraz, bo ja tak trochę nie kminię, o co się rozchodzi. A, bo to zaopatrza w info... A, dobra, dobra, dobra. No to na przykład skrzydło siedziby korporacji. O. No ale tu go nie zmieszczę. No to przesuniemy najwyżej to. To jest... A, bo to się w bok rozrasta. No dobra. Chyba, że jakby to... O, dobra, to ja mam pomysła. Co by tu można było zrobić? Na przykład to postawimy sobie tutaj. Nie wiem, o co chodzi mi z tą energią, chyba, że to tyle zostanie tylko, czy co? Na przykład, tylko że to grafenu tyle żre, że to po prostu... Ja mam tylko 70 grafenu jeszcze. Potrzebujemy jeszcze 2. A grafen na przykład możemy sobie uzyskać znikąd, chyba tylko z tych, nie? No cóż. No więc na ten odcinek chyba by było na tyle. Najwyżej jeszcze jeden ujrzycie, bo na pewno ujrzycie, ale to będzie bardziej już taki podsumowujący nasze te całe działania i konkretnie skupię się wtedy jakimś timelapsie słodkim czy coś w tym stylu na upiększeniem tego wszystkiego naszego, czyli to na co czekam od połowy praktycznie miasta, te wszystkie wolne przestrzenie. Mamy pieniądze, mamy bardzo dużo pieniędzy i te wszystkie wolne przestrzenie jakoś sobie ładnie upiększymy i to nam zakończy chyba te nasze zmagania tutaj właśnie z produkcją, jaką była, jaką no jest Anno 2205. No także co, jak na razie z widokiem na nasz monument tutaj i na piękne góry, zaraz może jakoś tak sobie się ustawimy, o. Tak będzie git. Także no cóż, trzymajcie się, do zobaczenia już do następnego, ostatniego odcinka z Anno 2205. Miłego dnia, no i na razie.